Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku zapraszam do sklepu snumizmatyka.pl. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10%. Kod brzmi Dostek 2024 i ten kod wpisujecie w podsumowanie zakupów i zostanie Wam odjęte właśnie 10% od Waszych zakupów. Moi drodzy, zachęcam również do czytania opisu pod filmem. Znajdują się tam linki do kanałów, które sam oglądam i zarazem je polecam. Oraz, moi drodzy, ciekawostki na daną monetę. Także warto sobie przeczytać. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj 50 groszy z 71 roku. Jak zawsze zacznijmy od opisu. Waga monety. Jest to 1,6 g, średnica 23 mm. Moneta jest wykonana z alupolonu. Alupolon jest to odmiana aluminium, ranbok, obrzeże ząbkowane, stempel zwykły, moneta obiegowa. Jeśli chodzi o stempel, najczęściej monety aluminiowe wybijały się świeżymi stempelami jako monety proof-like. Co to jest ten proof-like? Proof-like jest to moneta, która swoim wyglądem przypomina monetę lustrzaną, ale tą monetą lustrzaną nie jest, tylko ją przypomina. Projektanci tej monety to są trzej panowie, a wers zaprojektował Andrzej Peter, a rewers zaprojektowali dwaj panowie, Józef Koreń i Anton Ham. Nakład rocznika 1971 jest to, moi drodzy, 7 milionów sztuk. Opiszmy sobie szybko awers. Jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono orła bez korony. W otoku mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa, dwa przerywniki w formie kropek, data bicia oraz znak Mennicy Warszawskiej pod łapą orła. Na rewersie, jak widzimy, jest cyfra 50, nazwa nominału groszy i łuk laurowy przewiązany, przepasany wstążką czy tam wstęgą. Jak wygląda to na Allegro, zaraz sobie sprawdzimy. Jeśli chodzi o cenę, moneta pomału zaczyna zyskiwać na popularności poprzez ten właśnie niewielki nakład. I moi drodzy, jak zawsze widzimy od najwyższej rocznik, którego szukam i nakup teraz. $299 jest to naprawdę cena przesadzona, oczywiście jest to Allegro lokalnie. Tu mamy propozycję od Mennicze Monety 164,95. Tutaj mamy Ecris 159. Tu następny, no i jak widzicie, moneta naprawdę w bardzo dobrym stanie, czyli w stanie pierwszym. Zaczyna się na Allegro nakup teraz od 150 zł do 165. Tutaj w ogóle bym nie brał pod uwagę, a ogólnie stany słabsze, no takie około mennicze, no to już widzimy tutaj 70 zł, 40 zł. No i stany już słabsze, już takie bardziej trzecie, czwarte, no tu widzicie 21, 10 zł, 9, no i ktoś totalnego złoma za 4 zł proponuje. Także kto nie ma, ten się musi wybrać gdzieś na zakupy. Allegro czy OneBit. A my sobie teraz właśnie do OneBit przejdziemy. Będą dzisiaj trzy pozycje. Jedna moneta bez gradingu, dwie w gradingu. Dobrze. I teraz, moi drodzy, jak Wam się wyświetla 50 groszy bez gradingu, rocznik 1971, piękny stan zachowania 1. Cena wywoławcza za tą monetę 20 zł, a moneta sprzedała się za 150 zł. No, czyli mamy tutaj mniej więcej to pokrycie z Allegro, jeśli chodzi o cenę. Teraz przejdziemy sobie do dwóch pozycji w gradingu. I moi drodzy, jak Wam się teraz wyświetla, 50 groszy z 1971 roku, ugradowane przez NGC z notą MS66,
Naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Cena wywoławcza 100 zł, a moneta sprzedała się za 342 zł. Także sporo. No i ostatnia oczywiście z pozycji. Jak Wam się teraz wyświetla, 50 groszy, 1971, Proflike NGC MS65PL, czyli to właśnie skrót od Proflike. Naprawdę bardzo ładny egzemplarz, aczkolwiek nie jest to najwyższa nota, jeśli chodzi o monetę Proflike'ową. Są o jeden stopień wyższe. Cena wywoławcza 100 zł za tego Proflike'a, a licytacja skończyła się z opłatą aukcyjną oczywiście, na 1725 zł, czyli 1725 zł ktoś zapłacił za monetę Proflike. Także nakład naprawdę nie jest duży, moneta w stanie meniczym jest dostępna, aczkolwiek jak widać moneta pomalutku uzyskuje coraz wyższe ceny. Dobra, moi drodzy, jest to na tyle. Oczywiście zapraszam do subskrybowania. Osoby, które oglądają filmy, a jeszcze nie subskrybują, wystarczy nacisnąć subskrypcję i w ten sposób będziecie mi także pomagać. Oczywiście dziękuję moim obecnym subskrybentom za Wasze właśnie subskrypcje, za Wasze komentarze, za zostawione lajki pod filmami oraz dziękuję moim 5 wspierającym mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.